Cześć, mam dzisiaj dla Was szybkiego newsa. W dniu dzisiejszym pojawił się screen z Farminga 19 i jest to wóz przeładunkowy marki Elmers Hallmaster. Ten wóz przeładunkowy ma być dostępny w trzech wersjach pojemnościowych oraz w kilku wersjach kolorystycznych, dlatego myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Druga rzecz, która rzuca się w oczy, to odbicie słońca, czyli tutaj na tej krawędzi możemy sobie zobaczyć, jak to słońce fajnie połyskuje, gdzieś tam się odbija. To, co też z tego screena można wywnioskować, to ściernisko. No, wygląda ono troszeczkę lepiej chyba niż w 17, natomiast no, tutaj do ideału jeszcze dużo, dużo, dużo brakuje. I co jeszcze widzimy na screenie? Na screenie możemy jeszcze zobaczyć efekt głębi ostrości, czyli to, co widzimy tutaj gdzieś w bliższej odległości, jest wyraźnie ostre, a to, co gdzieś tam majaczy w tle, zaczyna się rozmywać. I to tutaj na podstawie tego screena widać, bo już tutaj te góry gdzieś tam w oddali zaczynają się robić takie troszeczkę zamglone, rozmazane. No to tutaj twórcy o tej głębi ostrości gdzieś tam sporo mówili i tutaj ten efekt już po tym screenie można zaobserwować. Oczywiście nie wiemy, z jakiej wersji gry ten screen pochodzi, tak? Bo równie dobrze mogli twórcy zrobić to w ten sposób, że opracowali sobie model, któremu oczywiście nie może nic zarzucić, bo jest bardzo fajnie wykonany, dokładny i bardzo dobrze odwzorowany względem oryginału, czyli no sobie mogli zrobić ten model, no taki, że tak powiem, na wysoki połysk i wstawić go na jakąś mapkę z wersji wcześniejszej, tak? Czyli tak na dobrą sprawę, no nie wiemy, jak w finalnej wersji będzie tak na dobrą sprawę to ściernisko wyglądało, czy to jest całe otoczenie, no bo też nie wiemy, z jakiej wersji gry tutaj to otoczenie pochodzi. Standardowo, jak tylko dowiem się czegoś nowego lub twórcy coś udostępnią, będę Was o tym informował. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.